w ogóle ten temat taki związany z wibracjami, z tym, co dostrzegamy, jest mega potężnym tematem ku uświadomieniu sobie. Bo kiedy patrzymy na siebie, dostrzegamy światło, czyż nie? Widzimy w sobie istność Boga, istność świetlistą, piękną. Czasami ta istność jest za chmurami, przywalona różnymi, można powiedzieć, ogrodzeniami, warstwami, ale zawsze można dostrzec w każdym światło. I to jest niesamowite, że jeżeli skupiamy się na tym świetle, widzimy to światło, to ono rośnie, ono rozkwita. Ale jeżeli zaczynamy widzieć, że coś nam nie pasuje, ktoś coś robi, coś się dzieje i to mnie dotyka i tak dalej, i zaczynają być jakieś interakcje takie przepychające się, a nie wznoszące, to po prostu skupiamy uwagę na rzeczach, na warstwach tych, które no, ogólnie nie chcemy ich widzieć, ale skupiając się, je dokarmiamy. Tak więc to jest kolejna taka mega mocna zasada. Za uwagą podąża energia. I gdziekolwiek, na cokolwiek skupiamy uwagę, to tam to dokarmiamy. Więc to już chyba wiecie, to jest oczywiste, że nawet te przestrzenie, które są bardzo negatywne i które będziecie wobec nich protestować, czy mówić wobec nich nie głośno i tak mocno protestować, to my w ten sposób dokarmiamy tą przestrzeń. Czy to jest bycie za, czy przeciw, to i tak uwaga i energia płynąca za nią dokarmia daną przestrzeń. Tak więc, kochani, cokolwiek widzimy w sobie nawzajem, zobaczmy serce. Zobaczmy sercem. Zobaczmy światło. I tacy bądźmy nawet radykalni w tym. Widzieć tylko i wyłącznie w sobie światło. Nie żadne cienie, żadne chmury, żadne warstwy, żadne traumy, żadne programy. Po prostu widzieć tylko i wyłącznie światło. Światło widzi światło. Czyż nie? I to prowadzi do przepięknych przejawów, gdzie poprzez rezonans my po prostu wzmacniamy to i przyciągamy to, co dostrzegamy w sobie nawzajem. Najlepszego. Widzę w tobie światło. Najcudowniejsza, najpiękniejsza, najwspanialsza odsłona istnienia teraz, w tu i teraz. Wiem, że masz swoje wyzwania. Ja też mam swoje wyzwania. Ale pomimo ich, to wiem jedno, że skupiając się na świetle, w sercu twoim, moim, to jest po prostu jedyne spojrzenie, które przynosi wszelkiego rodzaju układanie, rozwiązywanie, transformację, uwolnienie, cokolwiek w to włożymy. To jest jedyna droga do tego, żeby właśnie urzeczywistniać siebie w tu i teraz. Najlepszego, hej.